Dobry wieczór Państwu. Ja nazywam się Konrad Szpindler, pracuję w Goethe Instytut w Warszawie. Jest mi niezmiernie miło powitać Państwa na dyskusji zatytułowanej Poza dyktaturami, jak czytać powieść Gra szklanych paciorków Hermana Hessego. W dyskusji udział wezmą pani Małgorzata Warsicka, Leszek Szaruga i Gunnar Decker. I rozmawiać będą z Lucem Dietrichem, kuratorem wystawy, którą również dziś otwieramy. Dyskusja będzie dotyczyć odczytania przesłania powieści Hermana Hessego, Gra szklanych paciorków, jej politycznej wymowy w przeszłości, jak i tego, jak dziś możemy tę powieść interpretować. Kilka słów chciałbym jeszcze powiedzieć o naszym moderatorze i kuratorze, panu Pan Lutz Dietrich studiował literaturę niemiecką oraz wiedzę o teatrze w Freie Universität Berlin. Był kierownikiem projektów literackich Literaturhaus w Berlinie. Obecnie pracuje jako niezależny kurator oraz producent projektów, między innymi dla Festiwalu Poezji w Berlinie. Współpracował przy projektach wystawienniczych oraz wydawniczych, również o zasięgu międzynarodowym, poświęconych twórczości m.in. Samuela Becketa, Hanny Arendt, Herty Müller, Bohumiła Hrabala czy Oskara Pastiora. Chciałbym jeszcze skorzystać z okazji i opowiedzieć kilka słów o wystawie, którą dzisiaj również otwieramy. Naszym partnerem przy tej wystawie jest Biblioteka Miasta Stołecznego Warszawy Koszykowa. I wystawa będzie prezentowana w formie online na stronie właśnie biblioteki oraz stronie Goethe Instytut. I jest to wystawa, która po raz pierwszy rekonstruuje na podstawie zdjęć, dokumentów, filmów i nagrań muzycznych polityczny wymiar powieści Hermana Hessego Gra szklanych paciorków. I również ukazuje okoliczności, które sprawiły, że po 1933 roku twórczość Hessego była wykorzystywana do działań nazistowskiej polityki kulturalnej. Dodatkowym powodem, dlaczego zajęliśmy się też Hermanem Hesse w tym roku, jest fakt, że pierwsze polskie tłumaczenie książki Gra szklanych paciorków ukazała się dokładnie 50 lat temu w Polsce. Jego autorem była pani Maria Kurecka. Dziękuję za uwagę i przekazuję głos Lucowi Dietrichowi. Ja, schönen guten Abend auch meinerseits und herzlich willkommen. Dzień dobry, dobry wieczór. Witam Państwa serdecznie. Dziękuję Konradzie za te słowa wprowadzenia. Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że możemy dzisiaj otworzyć wystawę Pancerz na straszne czasy, Gra szklanych paciorków Hermana Hessego w okresie III Rzeszy. Ten projekt miał bardzo długi okres realizacji. Pierwotnie planowano, że będzie to wystawa plakatów, natomiast z uwagi na pandemię wiele planów trzeba było zmienić. Ostatecznie padła decyzja, że będzie to format online. Tym bardziej jednak cieszę się, że koledzy zaangażowani w Goethe Instytut Warszawa, wtedy był to Markus Kędziora i Konrad Szpindler, wytrwali przy tym projekcie wystawy. Serdecznie też dziękuję za gościnność kolegom i koleżankom z Biblioteki Koszykowa. Dzięki pośrednictwu ich strony internetowej możemy udostępniać tę wystawę online. Rozpocząć tę wystawę chcielibyśmy spojrzeć wstecz na Grę szklanych paciorków. Będzie to około godzinna rozmowa między polskimi i niemieckimi artystami. Dla wielu czytelników Hessego w świecie niemieckojęzycznym, a z pewnością także w Polsce, ta ostatnia powieść Hessego jest tekstem bardzo zagadkowym. Poza nielicznymi wyjątkami, niemieckie studia tylko powierzchownie zajmowały się do tej pory Grą szklanych paciorków. Natomiast jeśli człowiek zada sobie trochę trudu, zbada okoliczności, w jakich Gra szklanych paciorków powstała oraz to, na ile te okoliczności wpłynęły na sam tekst, to można wtedy zrekonstruować bardzo istotne i dające do myślenia powiązania i zależności. Mówiąc tak bardziej konkretnie,
poza dyktaturami, jak czytać powieść Gra Szklanych Paciorków, dotyczy politycznych i współczesnych odczytań tej powieści. I chciałbym do tej właśnie rozmowy i w tym miejscu serdecznie powitać naszych znamienitych gości Leszka Szalugę, Małgorzatę Warsicką oraz Gunnara Dekera. Niezmiernie się cieszę, że przyjęli Państwo nasze zaproszenie na to spotkanie. Leszek Szaruga jest literaturoznawcą, poetą, eseistą oraz tłumaczem z języka niemieckiego. Tłumaczył m.in. Else Lasker-Schüler, Johannesa Bobrowskiego, Rosa Auslander oraz Sarah Kirsch. I jako Aleksander Wirpsza opublikował również przekład Dmiana Hessego. Wcześniej zaangażował się również politycznie. Był on za to również aresztowany, publikował w Podziemiu Literackim, współpracował z Radiem Wolna Europa, z BBC oraz z Deutsche Welle. Wykładał również na Uniwersytecie Szczecińskim od początku lat 90., a następnie objął tam katedrę stosunków międzykulturowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej na Uniwersytecie Warszawskim. Leszek Szaruga urodził się jako Aleksander Wirpsza, jako syn znanej pary pisarsko-tłumaczeniowej Marii Kureckiej oraz Witolda Wirpszy. Ale do tego chyba zaraz wrócimy. Serdecznie witamy Leszka. Teraz kilka słów na temat Małgorzaty Warsickiej. Jest ona reżyserką. Debiutowała w Niemczech w roku 2020, wystawiając Elektrę według Sofoklesa jako teatr muzyczny we współpracy z kompozytorem Karolem Nepelskim. Tak samo wspólnie z Karolem Nepelskim Małgorzata Warsicka w 2017 roku zainscenizowała w taki eksperymentalny sposób Grę Szklanych Paciorków w Teatrze Krakowskim. Było to bardzo wymagające przedsięwzięcie, dlatego już cieszę się na komentarz od Małgorzaty na ten temat. Serdecznie Panią witamy. Teraz Gunnar Deker, trzecia czy też czwarta osoba w naszym gronie, jest publicystą, który publikował liczne książki biograficzne, między innymi o Ernście Jüngerze, Gottfriedzie Benie, Franzu Fumanie, a ostatnio o Ernście Barlachu. Jest też autorem poczytnej biografii Hessego z 2012 roku, która w 2014 ukazała się również w języku polskim. Serdecznie witamy Gunnara Dekera. Gunnar Deker przygotowuje w tej chwili edycję listów Hermana Hessego do jego najmłodszego syna Martina Hessego. Ten tom ma ukazać się w przyszłym roku. Te dotychczas nieopublikowane listy i wykorzystaliśmy już jakiś czas temu do innego projektu wystawienniczego. Gra Szklanych Paciorków odgrywa w tych listach nieszczególnie istotną rolę. Natomiast kiedy zacząłem się intensywnie zajmować tą powieścią, to moje zainteresowanie tą pozycją rosło. Dlatego też chciałbym na początku rozpocząć od pewnych kontekstów historycznych, bo one też są cechą wyróżniającą wystawę, którą dziś otwieramy. Czyli w jakiej sytuacji znajdował się Hesse na początku lat 30. Powiedzmy sobie, Hesse od dawna mieszkał wtedy w Szwajcarii, od 24 roku miał obywatelstwo szwajcarskie, Narcyz i Złotousty ukazał się w 1930 roku, zaś Podróże na wschód w 1932 roku. Od początku lat 30. Hesse próbuje reagować nową powieścią na radykalizację polityczną w Niemczech. Eksperymentuje przy tym z różnymi wstępami, widać to również w innych fragmentach, w których dość wyraźnie odrzuca reżim nazistowski. Te teksty tak naprawdę jednak nie ujrzały światła dziennego i pozostały w szufladzie. Od maja 1934 roku w czasopiśmie berlińskiego wydawnictwa Fischer Verlag ukazują się przedruki poszczególnych rozdziałów nowej powieści.
Do lata 1942 roku te przedruki rozdziałów były publikowane regularnie. W ten sposób opublikowano około 70% całej powieści Gra Szklanych Paciorków. No i co dalej? Przełom rok 1935-1936, berliński wydawca Hessego zostaje zmuszony do emigracji, wydawnictwo zostaje podzielone na część pozostającą w Berlinie, zarządzaną przez Petera Surkampa oraz przyszłe wydawnictwo emigracyjne, które ostatecznie okrzepło w Stanach Zjednoczonych. Jednym z warunków tego podziału wydawnictwa, które wynikało z decyzji Ministerstwa Propagandy, było to, że książki Hessego miały być nadal wydawane z Berlina, a nie miały być wydawane dla emigracyjnej części wydawnictwa. W roku 1938 Hesse zrobił już tak duże postępy w pracy nad Grą Szklanych Paciorków, że rozdział pod tytułem Okulnik udało mu się już ukończyć. W tymże okulniku Józef Kneś prosi o zwolnienie ze stanowiska mistrza, aby w zamian za to pracować jako nauczyciel w prostej, zwykłej szkole. Ten rozdział ma niebagatelne znaczenie. Hesse komentuje go w ten sposób swojemu wydawcy Surkampowi. Cytuję. Jest to pewien zwrot w całej narracji od estetyki do moralności. Myślę, że można to również rozumieć jako wyjście w kierunku działania politycznego. Kilka miesięcy później Wehrmacht wkracza do Polski. Tym samym rozpoczyna się II wojna światowa. Hesse próbuje jakoś dokończyć swoją powieść. Peter Surkamp i Hesse trzymają się tej nadziei, że Gra Szklanych Paciorków zostanie wydana w Berlinie w 1942 roku. Natomiast władze nazistowskie nie wydają zgody na jej druk. No i w końcu Gra Szklanych Paciorków ukazuje się w 1943 roku w maleńkim nakładzie i jest tak naprawdę z ledwo zauważalną recepcją w Szwajcarii. Dopiero w 1946 roku po ogłoszeniu Nagrody Nobla dla Hessego wydrukowano większy nakład powieści już w powojennych Niemczech. W odniesieniu do okresu, w którym powstała Gra Szklanych Paciorków, a następnie po rozpoczęciu i do końca wojny, dają się zauważyć również szczególne związki między Hessem a Polską. Do tego stopnia, że Hesse, nawet bez własnej interwencji, staje się jednym z najczęściej drukowanych autorów w gazetach okupacyjnych kontrolowanych przez NSDAP w połowie Europy, w Polsce, w Krakauer Zeitung. Polski germanista Hubert Orłowski wskazuje, że od lat 80. de facto Gazeta Krakowska publikowała Hessego. Znawcy Hessego w Niemczech reagowali na te fakty w taki sposób defensywny, co jest średnio profesjonalne, ponieważ no, tylko wtedy, kiedy uznamy pewne ograniczenia, które stały się losem Hessego w III Rzeszy, będzie można lepiej zrozumieć taki humanistyczny wydźwięk w Gry Szklanych Paciorków, jaki Hesse wskazuje na siebie. Teraz nie będę oczywiście szczegółowo opowiadał o tych okupacyjnych gazetach. Można więcej przeczytać na wystawie, którą dzisiaj otwieramy. Po tym krótkim przeglądzie historii a propos Gry Szklanych Paciorków chciałbym zwrócić teraz uwagę na recepcję powieści w Polsce. Konrad Spindler sam zwrócił uwagę, że polskie tłumaczenie Gry Szklanych Paciorków ukazało się dokładnie 50 lat temu, w roku 71. I ta rocznica, myślę, jest świetną okazją do tego, żeby zaprezentować jeszcze w tym roku naszą wystawę. Znana para pisarsko-tłumaczeniowa Maria Kurecka oraz Witold Wirpsza musiała wyemigrować z Polski. Oboje mieszkali później w Berlinie Zachodnim. Z wielkim zachwytem zauważyłem, że oboje przetłumaczyli trzy ważne powieści, które bezpośrednio reagowały na niemieckie odejście od cywilizacji, mianowicie Grę Szklanych Paciorków, rok 43, tłumaczenie 71, Śmierć Wergiliusza, która ukazała się w 45, Hermana Brocha, a tłumaczenie w 63, oraz doktora Faustusa Tomasza Manna z roku 47, tłumaczenie z kolei z roku 62. Leszek Szaruga
Kiedy w 1971 roku ukazała się gra Szklanych Paciorków, pytanie do pana, panie Leszku. Pana rodzice nie mieszkali już wtedy w Polsce. Czy może pan opisać, jak doszło do tych tłumaczeń w tamtym czasie? Czy istniał jakiś wewnętrzny związek między tymi trzema istotnymi tekstami, powieściami? Meine, dass Sie zu dieser Idee gekommen sind, um diese Romane ausgerechnet zu übersetzen. Tak, jak to się stało, że postanowili przetłumaczyć właśnie te powieści? Myślę, że wynikało to z ich doświadczeń wojennych. Ojciec mojej matki zginął w Dachau. Został tam zabity. Mój ojciec z kolei siedział w Oflagu. Pozostał tam do końca wojny. A matka uczestniczyła w powstaniu warszawskim. To wszystko stanowi kompleks doświadczeń, które były wynikiem totalitaryzmu. To po pierwsze. Po drugie, ta sytuacja wojenna przeszła bardzo płynnie w komunizm. Myślę, że tylko osoby z byłego NRD w Niemczech są w stanie zrozumieć, o co tu chodzi, jak to jest przejście z jednej dyktatury w drugą, z jednego totalitaryzmu w drugi. I właśnie te doświadczenia, jak również ich wrażliwość i obserwowanie tej sytuacji, jaka występowała w Polsce w tym czasie, w latach 60., w latach 70., to wszystko stanowiło grunt, z którego wyniknęła potrzeba tłumaczenia właśnie tych dzieł. To, co również interesujące, to to, że wszystko tu jakoś krąży wokół postaci Tomasza Manna, naprawdę. To właściwie on, magister Ludi, Thomas von der Trave. Kim jest w książce Thomas von der Trave, który jest magistrem Ludi, zanim to stanowisko zajmuje Józef Knecht? To właśnie Tomasz Mann. Po drugie, Hermann Broch. I właśnie to dzieło, Śmierć Wergilia. I tam na końcu jest takie zdanie, ja teraz nie zacytuję, to będzie tylko przybliżone, ale mówi, że dzieło sztuki, pokazujemy jako całość, to nie musi chodzić tu w ogóle o doktora Fausta, ale że to dzieło sztuki daje siłę. I myślę, że to nawiązanie do Fausta tutaj też nie było nieuzasadnione. Ta proza po prostu miała bardzo duże znaczenie, nie tylko w literaturze niemieckiej, ale ogólnoeuropejskiej, tak naprawdę miała duże znaczenie dla naszego kręgu cywilizacyjnego. Chciałbym tutaj nawiązać do słów Günthera Grassa z eseju o pisaniu po Auschwitz. My wszyscy, którzy wtedy w latach 50. byliśmy młodymi lirykami i potem wymienia konkretne nazwiska, i byliśmy świadomi, chociaż było to płynne, że wprawdzie nie jesteśmy sprawcami, ale należymy do tego pokolenia Auschwitz, że nasza geografia była wpisana w szereg dat, na przykład konferencji w Wannsee. I było dla nas pewne, że nakaz, czy zasada Adorno nas dotyczy. U kogo się uczymy? U Brechta, Bena,
u ekspresjonistów. Tam potem pada szereg pytań o to, jakim językiem pisać, jak znaleźć nowy język, dlatego że na skutek wydarzeń straciliśmy język. I wydaje mi się, że moi rodzice, kiedy postanowili właśnie te dzieła przetłumaczyć, robili to po to, by znaleźć język, który pozwoli również opisać naszą sytuację powojenną. Więc jak odpowiedzieć na to pytanie, które postawił Adorno, który powiedział, że pisanie wierszy po Auschwitz byłoby barbarzyństwem? Myślę, że w ten sposób starali się na to odpowiedzieć przez śmierć Wergilia i tak dalej. Zresztą podobnie też w Polsce tutaj pisał Różewicz, mówiąc o pewnym braku języka. Walczył z tym. I myślę, że to było ich poszukiwanie. Dla moich rodziców wielkie powieści lat 40. Należące do literatury niemieckiej były czymś, co wskazywało kierunek. Może nie tak bezpośrednio, ale patrząc na to całościowo, to myślę, że we wszystkich tych dziełach można to dostrzec. A teraz, jeżeli chodzi o koncepcję nowej humanistyki i stwierdzenie, że nie jesteśmy już w stanie budować wielkich narracji, że trzeba znaleźć inne spojrzenie. To również jest dobry powód, by powrócić do tej lektury. Może tyle, przepraszam za mój niemiecki, ale przez wiele lat nie posługiwałem się tym językiem. Nie, świetnie pan sobie radzi i pan też nie miał pewności, czy dzisiaj powinien mówić po niemiecku, ale naprawdę było świetnie. Czy jest pan w stanie może jakoś określić, jaki wpływ na polskich czytelników to miało? Pan też mówi już o wielu aspektach, ale czy wie pan może, jaka była recepcja tych tłumaczeń wśród polskich czytelników? Co to znaczy właśnie polski czytelnik? To jest zawsze pytanie. Tak zwana elita, którą teraz wszyscy krytykują, ci tak zwani jajogłowi, to były grupy, które te lektury potraktowały poważnie i traktują poważnie, ale jeżeli chodzi o młodzież, to niekoniecznie. Jeżeli chodzi o Hessego, to faktycznie Wilk Stepowy, Demian, to trafiało do wszystkich, ale Gra Szklanych Paciorków była za trudna, za gruba i za trudna. To nie jest lektura dla młodych ludzi, którzy nie interesują się i nie zajmują się dogłębnie kulturą i literaturą. Oni nie będą gotowi przeczytać doktora Fausta czy Człowieka bez właściwości Muzilla i tak dalej. To są dla nich zbyt długie opowieści. Tadeusz Różewicz w jednym ze swoich wierszy pisał o tym, że niektóre, pytał, czy ten wiersz musi być taki długi po polsku. Niektórzy też pytają, czy tego nie da się wyrazić w haiku. No nie da się. Dla czytelników, którzy należeli do i należą do tak zwanej lektury, elity, przepraszam, te osoby faktycznie to czytają i cenią sobie te powieści. Natomiast moim zdaniem to działa troszkę inaczej niż myślimy. Działa bardzo dyskretnie. Nie wpływa bezpośrednio na wszystkich czytelników.
Natomiast jednak jest jakiś wpływ, te idee, które płyną z tych książek, faktycznie jakoś docierają, wpływają na podskórę, można powiedzieć. To jest trochę tak jak logika matematyczna. I nie wszyscy są w stanie zrozumieć te zasady logiki, ale wszyscy korzystają z jej produktów. I z nami jest podobnie. Bez tych dzieł tak naprawdę nie bylibyśmy w stanie funkcjonować w kulturze. Tak. To, co pan powiedział, jest też znakomitym takim tymczasowym podsumowaniem dotychczasowej dyskusji. Bez tych dzieł nie bylibyśmy w stanie funkcjonować. Może nie, czy przeżyć. Może nie użyłbym tu słowa przeżyć. Ja myślę, że przeżyć byłbym w stanie bez książek. Udałoby mi się to. Ale być może z tą wystawą i wieloma innymi również uda nam się wzbudzić większe zainteresowanie nawet tymi trudniejszymi tekstami, także znajdą się dla nich czytelniczki i czytelnicy. Teraz zwracam się do Gunnara Beckera. W 1946 roku Gra szklanych paciorków ukazała się w Niemczech. Hesse otrzymał wtedy Nagrodę Nobla. Dzięki temu znalazł się oczywiście w świetle reflektorów, ale jeżeli zastanowimy się nad badaniami, interpretacjami gry szklanych paciorków, znajdujemy wiele właściwie kontrastów czy nawet przeciwnych opinii. Zdaje się, że nie istnieje jedno ustalone odczytanie, właściwie odczytanie tego dzieła, które pomogłoby się nam w nim trochę zorientować. Czy mógłby pan nam trochę więcej powiedzieć o tym, jak gra szklanych paciorków po 1946 roku została przyjęta w Niemczech? Czy to nadal jest książka niezrozumiała? Czy może grę szklanych paciorków jesteśmy w stanie lepiej zrozumieć, jeżeli uwzględnimy okres, w którym ta książka powstała i wiemy, że właściwie powinna była się ukazać w Berlinie w 1942 roku? To jest tak naprawdę książka trudna, a jednocześnie niedomknięta. Ale nie jest inaczej w książkach takich jak Człowiek bez właściwości Roberta Musila. Myślę, że to łączy te książki, które są podobne. Po Wilku Stepowym Hesse chciał napisać nowoczesną powieść, która jednocześnie była dla niego sposobem na przetrwanie. I tak naprawdę on po tym, kiedy zakończył pracę nad Wilkiem Stepowym, Harry Haller właściwie już doszedł do kresu i zastanawiał się, co zrobić, jak tu można jakiś impuls pozytywny wysłać. I w tych czasach, które były jednak wrogie dla ducha, to nie było łatwe. Zajmował się tym tematem właściwie już od I wojny światowej, musimy to dostrzegać. Hesse nie był autorem niepolitycznym. I jeżeli w tej książce chodzi o konflikt ducha i czy ducha czasów i polityki, to właśnie z tego to wynika. Hesse pyta o to, co to jest za duch. I patrzę też w przeszłość w kontekście tego pytania. Istnieje wiele form, wiele legend, które studiuje, też traktaty pietystyczne mają na niego wpływ w kontekście historii jego własnej rodziny, która faktycznie była pietystyczna, która czytała te traktaty, uczyła się, to była tak zwana nauka przekazywana, takie nauczanie frontalne i to wszystko na niego wpływało, to wpływało na jego życie od początku lat 30. po Wilku Stepowym, potem podróży na wschód. Pisanie gry szklanych paciorków stało się dla niego pewnym stylem życia i własnej konfrontacji z pytaniem, jak w tych czasach można zachować ducha i czym w ogóle ten duch jest. Koniec końców stwierdza, że w najczystszej formie ducha odnajdujemy w muzyce. Ta tematyka jest bardzo złożona i moim zdaniem wynika
też z pewnej odwagi czerpania z tego, co stare, ale też jednocześnie z odwagi, by pracować w formie kolażu, w formie bardzo współczesnej, w formie, która polega na zestawianiu różnych rzeczy. I tak wygląda ta książka. Rilke też zresztą 30-40 lat temu zaczął coś podobnego. Pisał taką quasi dramatyczną powieść, którą ciężko opowiedzieć tak naprawdę, bo jest tak dużo wątków. No i potem jest też pytanie oczywiście po 46, jeżeli chodzi już teraz o kwestię recepcji. Literaturwissenschaftler gesagt, es war ein ungeheures Aufbruchssignal. Naprawdę był bardzo silny sygnał po latach 40., po końcu barbarzyństwa epoki hitlerowskiej. Chodziło o wysłanie sygnału na cały świat, który mówiłby, że jest jakiś duch, który można powiedzieć, przychodzi z daleka, który ma wpływ, tak promienieje i który żyje obecnie i wychodzi też w przyszłość. Więc w pewnym znaczeniu tego słowa nawiązuje też do samej postaci Józefa Kneśta. Jest to klasztor dla wolnego ducha, odseparowanego od świata. I to był jego ideał życia. I teraz to jego alter ego w postaci Józefa Kneśta jednak zmienia coś, opuszcza Kastalię, opuszcza tę prowincję pedagogiczną i wraca do prawdziwego świata. Opuszcza z tego silnie zorganizowanego klasztoru, w którym prowadzi się grę szklanych paciorków i wraca, idzie na dół, schodzi w świat, że tak powiem. I to jest niesamowicie silny sygnał. I teraz właśnie jak to się ma do tych dekad, które nastąpiły po wojnie? Jak odczytywać ten sygnał? Jakie to jest przesłanie, które wynika z Józefa Kneśta? Tak jak mówię, to nie jest pisanie niepolityczne, bo widzimy tutaj powrót do świata. I jak wiemy, Józef Kneść tonie na końcu. No i teraz pytanie, czy te walory intelektualne, które postrzegają politykę jako coś koniecznego, jaki los czeka takie odczytanie? Jak pomyślimy o doktorze Faustusie Tomasza Manna, to widzimy, że pewne refleksje są tutaj zbieżne. Zatem pytanie na temat egzystencji intelektualnej to jest coś, co odzwierciedla też pewną problematykę czasów. W różny sposób można oczywiście odczytywać tę powieść w zależności od epoki. Natomiast właśnie taka epoka felietonu, widzimy, że to jest coś, felieton to jest jakiś wytwór epoki przemysłowej, taka kultura powierzchowna, która nie uznaje przeszłości, tradycji, jest wroga duchowi i prowadzi do barbarzyństwa. To jest, myślę, bardzo istotny rozdział, gdzie właśnie krytykuje tę epokę felietonu. To, co wielkie i ważne u Hessego, to to, że abstrahując od pytania wagę kształcenia, mówi też o pedagogice i wykonuje jednocześnie tą krytykę tej epoki felietonu. On opisuje ten czas jako kronikę historii ducha i własnej biografii. On też sam walczy z jakimś zwątpieniem i dla niego nie jest żaden przypadek. To wszystko jakoś łączy się z jego historią, z jego korzeniami. W związku z czym nie mamy tutaj zamkniętego obrazu, bo
de facto trzeba też wnieść element siebie samego w tę powieść. I to jest coś niesamowitego u Hessego, właśnie te aspekty biograficzne. Tutaj trzeba wpisać własne elementy własnej biografii w odczytywanie tej książki. I właśnie w książkach Hessego to jest coś, co sprawia, że te teksty wciąż żyją, one nie są przestarzałe. Gra Szklanych Paciorków to jest największe dzieło Opus Magnus, ale de facto odzwierciedla tą samą zasadę. Jeszcze takie jedno dopytanie, jeśli mogę. Kontekst tej powieści. Pewna. Tak jak mówiłem na początku, wiadoma deklaracja Knechta, że on odchodzi z kasztani i wraca do świata. Wydaje mi się, że to jest niesłychanie istotny krok. To jest takie odejście od tej formy intelektualnej na korzyść odwrotu do świata. I w ten sposób de facto przechodzimy do działania politycznego. Ja nie wiem, czy rzeczywiście jest to opowiedzenie się za działaniem politycznym. Raczej jest to decyzja o tym, aby przejść w taką niebezpieczną egzystencję, bo wcześniej to było życie takie chronione, świat bezpieczny, intelektualny, chroniący się przed światem zewnętrznym. Natomiast świat jest, jaki jest, nie czeka na to. I mamy tutaj taką próbę wpływu na zapobieżenia pewnym konsekwencjom. Moim zdaniem jest to swego rodzaju antypolityka, tak bym to nazwał. Duch ma to inna jakość, to jest inna płaszczyzna niż płaszczyzna polityczna, bo świat polityki jest taki, gdzie intelektualiści od razu stają się jakby członkami partii, ideologami. To jest krótka droga od myśli do czynu, to jest ideologia. U Hessego z kolei to jest coś innego. Jest ten słynny list na temat komunistów autorstwa Hessego, że tak, to wspaniałe cele, szlachetne to, co robicie, natomiast to, co na końcu chcecie zrobić, to jest destrukcja ducha. I właśnie jemu chodzi o coś innego, o to, żeby tego ducha zachować, aby on mógł przetrwać. Hesse wie, że musi być poza tą sferą polityki. I on nie potrafi rozwiązać tej trudności, ale ja też nie. Jeszcze w tym miejscu chciałbym jedną rzecz dodać, taka dygresja. Może lepiej byłoby zrozumieć tę powieść łatwiej, jeżeli weźmie się też pod uwagę ich związek na przykład z innymi powieściami, jak Matisse de Malle na przykład. W tym dziele mamy podobną problematykę. To jest też ten czas, kiedy Hesse pracował nad powieścią Gra Szklanych Paciorków, ale jednocześnie był związany z jakimiś takimi działaniami społecznymi i na koniec oddaje swoje stanowisko w Berlinie i zajmuje się tak naprawdę tym samym problemem. Tak jak Józef Knecht, który odchodzi z Kastali. I to jest podobne pytanie, czy artysta, intelektualista powinien odejść do rzeczywistości. Jak zrealizować ten impuls? Uważam, że ten akt opuszczenia Kastali to jest coś bardzo wyjątkowego. Tak, to jest coś, co ciężko przerwać. Tutaj mamy te takie istotne, kluczowe słowa, że to jest coś, co się nigdy nie kończy, co nigdy nie ustaje. To jest
w czasach demokracji, czasami to jest brutalne, w czasach dyktatury, duch jakby chodzi o to, sama próba zamknięcia się w jakimś takim pancerzu, właśnie w jakimś klasztorze, to jest taki niesłychany akt. I pytanie, jak mimo to ten duch może działać? To jest pytanie, które stawia Hesse i wydaje mi się, że to pytanie ma znaczenie również dziś. Duch jest duchem czasu, jako taki musi się ukazać i musi też przyjąć, zachować pewne właściwości, pewną jakość. I to jest takie tarcie, takie napięcie, które tutaj występuje, co też może spowodować jego destrukcję. I to jest taki konflikt, który tu widzimy. Widzę, że Leszek chciał coś powiedzieć, a potem przejdziemy do Małgorzaty Warścickiej. Panie Leszku, oddajemy głos. Bardzo krótko spróbuję się odnieść. Kiedy myślę o Józefie Kneście, wydaje mi się, że on jest uchodźcą z pewnej republiki, z państwa platońskiego, z utopii, filozoficznej utopii. To był czas, kiedy prowadzono istotne debaty, dyskusje na temat sztuki dla sztuki. I to jest właśnie to decydujące pytanie. Z jednej strony mamy tę utopię ducha, utopię muzyki, tak jak w Niemczech od czasów Hildegarde von Bingen aż do Adorna i pozostałych twórców. Nie bez przypadku tak gra Szklanych Paciorków Hessego to też ma bardzo duże przełożenie na muzykę. Kastania jest pewną wyspą. Kiedy się chce wyjść z tej wyspy w kierunku rzeczywistości, trzeba nauczyć się pływać. I tak przecież skończył swój lot z Kneść. Więc jest to pewne ostrzeżenie. I właśnie to pytanie o relacje pomiędzy sztuką a rzeczywistością, to jest jedno z kluczowych pytań, które trzeba tutaj postawić. Mianowicie, być może sztuka działa poza domenami dobra i zła. Można powiedzieć, okej, tak jest, natomiast nie wiadomo dokąd ta droga, to jest droga, która prowadzi do obłędu, jeśli dobrze zrozumiałam. Na to pytanie nie da się znaleźć odpowiedzi. Proszę sobie przypomnieć o okropieństwach Stockhausen, o ataku, który nazwano najgorszym dziełem sztuki. Chodzi o 11 września. Więc jeżeli mamy tutaj tę relację między etyką a poezją, pomyślmy o strukturalistach. Uważali oni, że takiej relacji nie ma. Moim zdaniem jest. Widzimy, że na to pytanie trzeba odpowiedzieć tak. Kwestia etyki w sztuce to jest ważna rzecz. Bez etyki w sztuce nie zajdziemy daleko. Właśnie. Teraz nawiązując do tego, powiemy sobie o tym może więcej później, ale zanim to zrobimy, przejdźmy jeszcze do pani Małgorzaty Warsickiej, którą też z tego miejsca serdecznie przepraszam, że tak długo musiała czekać na zabranie głosu.
W 2017 roku wystawiła Pani w Teatrze Krakowskim grę Szklanych Paciorków. Czytałem, że trzeba było mieć skończone 15 lat, żeby zobaczyć ten spektakl, a czas trwania sztuki był podany jako 80 minut, co jest zaskakująco krótkim czasem, jak na tak długą, grubą książkę, która ma wiele setek stron. O co chodziło? Jaki to był pomysł, który Pani miała na tę inscenizację? Przede wszystkim zacznę od tego, że ja jestem praktykiem. W związku z tym dla mnie gra Szklanych Paciorków była jakby materiałem do pracy na scenie. I to, co mi chodziło, to zderzenie tych wszystkich idei wspaniałych, które zawarte są w tej powieści, jakby z rzeczywistością, z naszą małą rzeczywistością, naszą małą wspólnotą aktorów, performerów, artystów, którzy skupieni byli wokół pracy nad tym spektaklem. Być może to jest odpowiedź na to, dlaczego trwało to tylko 80 minut, ponieważ jakby nie inscenizowaliśmy gry Szklanych Paciorków, ale potraktowaliśmy ją właśnie jako materiał do naszej pracy. Więc to, co ja mogę wnieść jakby tutaj do Państwa dyskusji, to mogę opowiedzieć jakby jaką perspektywę przyjęliśmy pracując nad tą powieścią. I nie bez znaczenia był fakt, że sam teatr, w którym wystawiliśmy tę sztukę, był w bardzo specyficznej sytuacji, ponieważ do 2016 roku ten teatr stawiał na bardzo klasyczne wystawianie literatury, na bardzo klasyczne inscenizacje. W 2016 roku zmieniła się w tym teatrze dyrekcja. Mówię tutaj o Teatrze imienia Słowackiego w Krakowie. I jakby ta dyrekcja postanowiła otworzyć się na eksperyment. Dedykowano temu eksperymentowi jedną ze scen teatru. Wydaje mi się, że taką jedną chyba z najbardziej rozwiniętych technologicznie scen w Krakowie, Małopolski Ogród Sztuki. I oni postanowili oddać ten Małopolski Ogród Sztuki w ręce młodych. I chodziło im o to, żeby też jakby wokół tej sceny zbudować taką wspólnotę, gdzie mogłyby się krzyżować idee, nawet jakieś utopijne pomysły na sztukę, na literaturę, wszelkie jakby nowe pomysły, żeby to było takie nowe miejsce w Krakowie. Więc jakby gra Szklanych Paciorków Hasego wydała mi się jakby naturalnym wyborem i naturalną propozycją, którą chciałam zaproponować nowej dyrekcji, bo to, co mnie w niej interesowało i to, co wydało mi się oczywiście równoległe z tym, co jakby chciała ta nowa dyrekcja, była jakby koncepcja wspólnoty idealnej, która jest przedstawiona w grze Szklanych Paciorków, gdzie zdaje się, oczywiście jest to pozorne, że wszystko jest uporządkowane, że właśnie wszelkie te idee mogą tak swobodnie płynąć, możemy jakby wykonywać tę przepiękną, fantastyczną, artystyczną grę Szklanych Paciorków i na wszystko tam jest miejsce. To jest bardzo pociągająca utopia i idea. W związku z tym, oczywiście bez jakby udziału ego, jakby wszystko w imię idei. Więc jakby początkiem mojego myślenia była taka idea wspólnoty idealnej i teraz czy ta idea wspólnoty idealnej jest możliwa jakby w naszym tym małym artystycznym krakowskim środowisku, choćby w minimalnym stopniu. Bo jakby spotkaliśmy się każdy z innymi umiejętnościami, każdy jakiś z innym bagażem życiowym i postanowiliśmy więc, że sami rozegramy naszą grę Szklanych Paciorków, oczywiście bazując na wszystkich tych pomysłach i ideach danych nam przez Hessego. I teraz jakby wyróżniliśmy sobie elementy tej gry, jakby te nasze paciorki, które postanowiliśmy podczas pracy nad spektaklem zderzać. I oczywiście przełożyliśmy także, ponieważ ja razem z Karolem Nepelskim, jak pan wspomniał, robimy teatr muzyczny, albo można by powiedzieć bardziej umuzyczniony, więc jakby samo przełożenie tej abstrakcyjnej gry Szklanych Paciorków na język muzyki wydawało się tu bardzo adekwatne. Więc jakie były elementy naszej gry? Przede wszystkim cały tekst powstał na podstawie improwizacji aktorskich, które były jakby wokół tematów, sytuacji bądź też postaci, które zapisane są w grze Szklanych Paciorków. I przyznam szczerze, że to nie było łatwe, tutaj jakby mówię z perspektywy jakby mojej praktycznej, ponieważ jakby teatr karmi się konfliktem, natomiast w tej prozie zdaje się, że te konflikty są cały czas bardzo podskórne, bardzo nawet jakby czytamy ten idealny świat, nawet tęsknimy za tym idealnym światem i choć czujemy, że pod spodem czai się czerń, że tak powiem,
to bardzo trudno ten konflikt wydobyć. I tu mieliśmy naprawdę dużo jakby problemów, żeby dotrzeć do tego jądra, o co tym bohaterom chodzi, gdzie możemy ich zaczepić, gdzie możemy zdrapać to jakby ich piękno zewnętrzne i ten ich przepiękny intelekt, gdzie możemy dobrać się tak naprawdę do człowieka i do rzeczywistości, do jakby do jądra człowieczeństwa. Więc jakby improwizacje aktorskie to był jakby jeden element. Drugim elementem była właśnie muzyka, o której wspomniałam, która jest bardzo silnie wpisana w ten tekst oczywiście. I postanowiliśmy, że oprzemy całą konstrukcję scenariusza, ponieważ scenariusz powstał właśnie w oparciu o tę improwizację, pisał go również Przemek Pilarski, czyli też dopisywaliśmy tekst. Więc uznaliśmy, że konstrukcję scenariusza chcemy oprzeć o strukturę fugi. Mówię tu konkretnie o Kunst der Fuge Bacha, która również Bach jest bardzo często wspominany, jak wiadomo. Więc cały scenariusz był oparty jakby o tę konstrukcję, czyli oczywiście jakby przypominając, tak, jakby jak jest zbudowana fuga, to najpierw jest to pierwsza część, czyli pierwsze przeprowadzenie tematu, bohaterowie przeprowadzają swój temat we wszystkich głosach, czyli jakby przedstawiamy widzom, co interesuje nas w tej powieści, potem mamy drugie przeprowadzenie tematu, gdzie jakby mamy ten temat przeprowadzony na różne sposoby i tutaj właśnie są te improwizacje aktorskie i trzecie przeprowadzenie tematu, gdzie przeprowadzamy ten temat jakby oryginalnie, ale jakby trochę inaczej. I tutaj jakby przyszły nam z pomocą trzy życiorysy Józefa Knechta, z których jakby wzięliśmy Zaklinacza deszczu jako trzecie przeprowadzenie tematu, alternatywną opowieść o Józefie Knechcie. Ale nie tylko w scenariuszu mieliśmy jakby tę konstrukcję fugi zachowaną, a także w muzyce, ponieważ postanowiliśmy, że zbudujemy swoje własne instrumenty, które inspirowaliśmy chińskim kuczinem. Jest to taki instrument strunowy, na którym gra się pałeczkami. Oczywiście wzięte jest to oczywiście z historii, z Chińczyka, z powieści. Zbudowaliśmy własne instrumenty i nasi aktorzy razem z dwoma muzykami wziętymi z zewnątrz improwizowali jakby temat tej fugi przez cały czas trwania spektaklu w bardzo różnych odsłonach podczas trwania spektaklu, improwizując do tego z muzykami, improwizując teksty, które ostatecznie oczywiście przybrały jakby format scenariusza, ale nas nawet bardziej chyba interesowała droga do tego scenariusza i do tego ostatecznego efektu, właśnie sprawdzając te możliwości tej idealnej wspólnoty, niż sam później jakby efekt. Co oczywiście też było ważne, ale nie było na tym etapie, o którym mówię, najważniejsze. Ale potrzebowaliśmy też jeszcze takiego, myślę, że jest zapisane u Hessego, jakiegoś takiego elementu metafizycznego, który nie byłby przewidywalny. I tutaj postanowiliśmy, że użyjemy do tego technologii, jako że jak wspominałam, ta scena była bardzo rozwinięta, jest dalej technologicznie. I użyliśmy czytnika fal mózgowych, które sczytywały na żywo jakby fale mózgowe aktorów i na żywo było to transponowane na muzykę, transponowane na dźwięk. W związku z tym aktorzy, muzycy musieli przez cały czas jakby wobec tego improwizować, zachować się. Zawsze było to coś jakby nad nimi, jakaś taka metafizyka, która się przeplatała przez cały nasz spektakl. I to były, tak, to były nasze jakby te elementy tego spektaklu, czyli improwizacja aktorów, motyw fugi, który się pojawiał, muzycy na żywo, ten nieprzewidywalny motyw, jeszcze wielokanałowa przestrzeń akustyczna, ale o tym nie będę mówić. W każdym razie, mając te wszystkie elementy, mając te wszystkie paciorki, postanowiliśmy rozegrać taką naszą małą formę gry szklanych paciorków. I teraz patrząc jakby już z perspektywy czasu na ten spektakl, oglądałam go wczoraj, przygotowując się tutaj do rozmowy z Państwem, jakby zrozumiałam, że pomimo tej tęsknoty za taką idealną i uporządkowaną rzeczywistością i takim idealnym zakonem, gdzie wszystko jest ustrukturyzowane, a jednak panuje tam olbrzymia twórcza wolność, to my jednak z bardzo takim, z takim bardzo dużym, jak to nazwać,
z taką nieufnością patrzyliśmy na ten tekst, czyli oglądając ten spektakl, fragmenty tego tekstu, zobaczyłam, że my jednak kładliśmy nacisk na takie kwestie niewypowiedziane w tym tekście, czyli na przykład kwestie rasy, która się pojawia w bardzo zawoalowany sposób, czyli na przykład to, że zakon tworzą jednak biali mężczyźni. Nie ma tam mowa o kobiecie, jeśli pojawia się kobieta, to jednak pełni tę funkcję seksualną albo estetyczną, na co zdecydowanie nie mieliśmy zgody. W naszym spektaklu grały dwie kobiety, jedna mówi monolog, w którym jakby wyraża swoją niezgodę. Co ona robi w tej historii? Czy w ogóle jest miejsce jakby w tej historii, w sztuce dla niej, dla kobiety? Więc jeszcze jedną ważną kwestią oczywiście była jakby bardzo silna hierarchia, która jakby nie pozwala temu, jakby tej wolności jakby wybrzmieć w taki pełny sposób. I tak naprawdę chyba skupialiśmy się na tym, co w tych bohaterach narasta, jakby co latami funkcjonując w tej kastali, jakby jakie takie człowiecze frustracje, jakie w nich mogą narastać poza całą sztuką, całym pięknem ich idei, jakby co może się dziać tam w środku. Wydaje mi się, że chyba na tym, poza tym wszystkim oczywiście, co znaleźliśmy w tych ideach Hessego, to na to kładliśmy nacisk. Ale było to spowodowane faktycznie pracą nad tym spektaklem i taką jakby żywą dyskusją o tym, co jest zapisane w tym tekście. I jakby z tych pięknych idei doszliśmy po prostu do człowieczeństwa, do ciała tak naprawdę, do jakby od umysłu, od idei do ciała, które jednak w tej powieści jest bardzo zaniedbane. Ja, vielen Dank, das ist ja. Tak, bardzo dziękuję. To było bardzo takie niesamowite, też bardzo skupione opisanie tego. Bo rzeczywiście w tej powieści jest tyle trudności. Ona jest alegorią, to jest sposób pisania, który wiele rzeczy ukrywa. Kolejna trudność oczywiście wiązała się z tym, że tekst powstawał w latach 30. i Hesse musiał się cały czas zastanawiać, co zrobić. Musiał odejść od tych pierwszych swoich tekstów, które tak naprawdę napisał do szuflady i musiał... Czy pan Dekre chciał coś dodać? Tak, uważam, że to jest bardzo ważne, by ten tekst właśnie w taki sposób też przeżyć, w taki sposób, który jest trochę zabawą, bo faktycznie to jest gra, rodzaj zabawy, to sugeruje też tytuł, dlatego bardzo ważne jest to, by wiedzieć, że rodzice Hessego nie tylko byli misjonarzami, ale też byli pisarzami, odnosili sukcesy. Ojciec też o tym pisał i to pisanie było, można powiedzieć, pewną zabawą w takim dobowym środowisku. Zabawa dla pietystów z kolei jest prawie złamaniem tabu, a jednocześnie jest czymś bardzo ludzkim i to był ten podstawowy impuls. Faktycznie chodziło o granie, o zabawę, o coś, co jest nieprzewidywalne, o eksperyment. Chciałabym też coś powiedzieć, jeśli mogę. Tak, czy mogłabym coś dodać? Absolutnie, absolutnie tutaj bardzo się z panem zgadzam, bo chodziło nam też o właśnie rodzaj zabawy, ale też jakby świadome zerwanie z tym takim elitaryzmem tego kastalskiego zakonu. Jakby sprawdzenie, czy na jakby nasze możliwości jesteśmy w stanie taki rodzaj gry, zabawy rozegrać, jakby co z tego wyniknie, z samego tego procesu przeżywania tego, dokładnie to, o czym pan mówi. To było jakby punktem naszego zainteresowania, do tego dążyliśmy, żeby spróbować to przeżyć, tę powieść. Nie tylko intelektualnie, ale także właśnie w praktyce. Leszek Szaruga hat sich gemeldet. Zgłosił się pan Leszek Szaruga. Tak, bardzo krótko. To, co powiedziała pani Małgorzata, jest
bardzo ważne w języku polskim. Język niemiecki ma tutaj jedno słowo tylko, spielen. Po polsku są dwa słowa. Gra, das ist so in diesem Sinne. Jedno to gra, w której się wygrywa lub przegrywa. Zabawa z kolei nie jest zainteresowana wygraną czy zwycięstwem. Chodzi tylko o akt uczestniczenia w zabawie. I to jest bardzo ważne rozróżnienie. To też pasuje do teatru, to drugie rozumienie. I teatr odgrywa obie role. Czyli z jednej strony mamy coś poważnego, z drugiej coś dziecinnego, jak zabawa dzieci. Na zasadzie ja muszę to wszystko mieć, jak to dzieci. I ten tekst może być pewną partyturą do właśnie takiej zabawy. To jest ciekawe odczytanie. Dzieło istnieje tyle razy, ile razy jest wykorzystywane. Przy drugim odczytaniu zawsze czytamy zupełnie inne dzieło. Tak, tak. To jest teoria estetyczna z czasów Schillera, Kanta. Pani Warsicka mówiła z kolei o muzyce. Jeżeli możemy jeszcze zwrócić uwagę w kierunku innej dziedziny, to chciałabym powiedzieć coś takiego. Ten projekt odbywa się teraz w Polsce i tutaj też widzę takie ciekawe powiązanie sztuki i jak ona łączy się z historią i rzeczywistością i jak to wszystko się ma do teraźniejszości. Mianowicie Hessego widzimy te wszystkie umiejętności. Widzimy tutaj o siostrzeńcu Hessego, Karl Isenberg, który w powieści jest Karlem Ferromonte. Jest on organistą, humanistycznym pacyfistą i od połowy 1941 roku Karlo Isenberg stacjonował w Komorowie jako sanitariusz. Przyjaciel Isenberga również tam opublikował w 1967 roku dzieło Gedenkblatt i wiemy z niego, że Isenberg otrzymał w Komorowie pod koniec stycznia 1944 roku egzemplarz powieści Gra szklanych paciorków Hessego. Autor tego pisma utożsamiał alegoryczne powieści z powieści, czyli Ferromonte oraz mistrza oraz Józefa Knechta dość bezpośrednio z naturą i z postacią Karla Isenberga. I wiemy, że Isenberg opiekował się rosyjskimi jeńcami wojennymi w pobliskim obozie jeńskim w Komorowie, a nawet próbował z nimi grać. Wszystko to oczywiście świadczy o jakimś człowieczeństwie wśród tej okropnej, groźnej rzeczywistości, która zapewne wynika z pewnego, nazwałbym to, artystycznego sumienia. Poległ on tam prawdopodobnie w 1945 roku i tym samym znikł tak samo jak Józef Knecht na koniec powieści. I autor tego wspomnienia o Isenbergu podejrzewa, że Isenberg raczej wyrzuciłby swój karabin niż do kogoś strzelał w walce. Myślę sobie, że te historyczne nakładanie się na siebie sztuki i prawdziwej historii skłania nas do pewnych pytań. Na ile wychowanie estetyczne ma wymiar etyczny? Czy wychowanie estetyczne ma wpływ na to, również patrząc na takie kategorie jak sumienie, by ludzie postępowali w decydujących momentach w właściwy, słuszny sposób?
Tak spontanicznie pomyślałem sobie w tym kontekście o Maryi Kalesnikawej na Białorusi, która jako wolna obywatelka broni praw człowieka, opowiada się za demokracją, za praworządnością, a która w decydującym momencie nie dała się zastraszyć, tylko podarła swój paszport i została skazana na absurdalną karę więzienia 11 lat, a która w tej chwili śpiewa swoim współwięźniom. I to nie wszystko, bo oprócz tego prowadzi wykłady o Bachu i o Haydnie. Czy to jest pewien przypadek wynikający z temperamentu, czy też może wyraz właśnie tego etycznego sumienia, który karmi się właśnie takim estetycznym wykształceniem? Tak jak u innych muzyków, może pan Leszek Szaruga, mówił pan o Stockhausenie wcześniej, więc może chciałby pan zabrać głos. Ja bym powiedział tak. Jeszcze jako młodszy człowiek brałem udział w strajkach w Gdańsku w roku 80. i to był dla mnie wówczas naprawdę szok. I znalazłem taką niewielką drukarnię, której drukowano różne pisma, listy. I nagle pojawiły się tam różne wiersze robotników. To było dla mnie ciekawe. To nie były wiersze jakiejś wielkiej, wysokich lotów. Jakiś taki w stylu trochę Mickiewicza, słowackiego, romantyzmu, ponieważ tego po prostu robotnicy uczyli się w szkołach. Więcej z poezji za bardzo nie liznęli. Natomiast oni szukali pewnego języka do wyrazu swoich przeżyć i doświadczeń. Poezja była właśnie takim środkiem wyrazu. Te wiersze cieszyły się dużą popularnością. Kiedyś napisałem nawet o nich esej i to było szokujące. Jak wiele wierszy zostało napisanych przez osoby, które tak naprawdę wręcz nie trzymały zbyt często w swoim życiu długopisu w ręku. I myślę, że muzyka odgrywa podobną rolę. Dzięki muzyce możemy budować pewną społeczność. Tak jak idea Lutra była podobna przecież. Tworzenie pewnych kręgów, tak jak luteranie. I muzyka jest nośnikiem pewnych wartości społecznych, zwłaszcza dla Niemców, w przypadku Niemców. Pani Małgorzato, a co pani powiedziałaby na ten temat, patrząc na doświadczenia pani i wcześniejszej inscenizacji? Czy Maria Kalesnikawa jest spokrewniona duchowo z Józefem Kneśtem? Jak pani sądzi, kiedy patrzymy na ten temat w odniesieniu do rzeczywistości obecnej? W tym kontekście, w którym pan to przedstawił, zdecydowanie się z panem zgadzam, że jest to jakieś faktycznie powinowactwo. Aczkolwiek zastanawiam się teraz, jakby co może nieść muzyka i jakby poezja podpięta pod muzykę, o której tutaj mówił mój przedmówca. I widzę tutaj dwie drogi. Z jednej strony faktycznie muzyka jakby buduje wspólnotę, jakby jest w stanie łączyć i przekazywać te treści wspólnotowe, co zresztą można zobaczyć na strajkach kobiet, chociażby można było zobaczyć w Polsce, czy no, zawsze jest jakiś taki protest song, tak, który jakby niesie tę historię, ale z drugiej strony myślę sobie tutaj jakby już z perspektywy trochę Szklanych Paciorków, że muzyka też uwodzi. W sensie muzyka potrafi wybudować taką atmosferę, która jest w stanie mamić tłumy.
Więc jakby jest to miecz obosieczny, może służyć dobremu, ale równie dobrze może służyć właśnie zamydlaniu tej rzeczywistości. I wydaje mi się, że trzeba być tutaj, no, co zresztą jakby potwierdziła cała ta jakby propaganda i działania Hitlera również, który używał również muzyki przecież jakby do swoich działań. W związku z tym wydaje mi się, że tutaj trzeba być jakby bardzo ostrożnym w rozpatrywaniu tej kwestii. Ale to jest coś, co jakby myślę tak naprawdę głośno teraz mówiąc do pana, trzeba, ja musiałabym na pewno poświęcić temu trochę więcej swojej uwagi i zastanowić się jakby, która z tych dróg jest dzisiaj tak naprawdę bardziej potrzebna, mocna do wykorzystania. Ich danke Ihnen für die Bardzo dziękuję za ten komentarz na temat tego, jak można posługiwać się muzyką. To też pozwala nam zwrócić uwagę na wymiar muzyki dawnej, bo Hesse zwraca na to dużą uwagę w powieści, przygląda się muzyce poprzednich epok i stosuje ją. I zrobiliśmy to również na wystawie. To można bardzo fajnie też zrobić właśnie online. Mamy połączenie tekstów również z wybranymi fragmentami muzyki, która prezentowana jest pomiędzy poszczególnymi rozdziałami. I to pokazuje też pracę Hessego, jak świadomie przechodzi on właśnie na ukazanie wartości tej muzyki dawnej, nie tak jak po prostu kult Wagnera u Tomasza Manna. Dokładnie. Czy mogę jeszcze coś tutaj powiedzieć na ten temat, a propos muzyki? Ja, ich meine, proszę. Es gibt ein Satz von tak, jest taki komentarz Imre Kertesza, który powiedział, że dziś żyjemy w czasach języka atonalnego. Muzyka dawna jest już przestarzała, tej nowej z kolei jeszcze nie mamy. Ten język atonalny to jest taka koncepcja, która wydaje mi się jest niesłychanie interesująca. Oczywiście, tutaj mamy wyjątkowy kontekst tej muzyki dawnej u Hessego. Chciałem tylko odnieść się do tej dostępności tej muzyki, która też właśnie widzimy w tym pewien rdzeń takiego oporu właśnie w tej muzyce dawnej w powieści Hessego. Niestety czas nas tutaj już trochę nagli. Pan Decker już dawno słowa nie zabierał, a wydaje mi się, że to może miałby jeszcze ochotę i tak jakby tytułem trochę zamknięcia tej dyskusji zabrać głos. Poza dyktaturami, jak odczytuje pan dziś tę powieść i jakie znaczenie gra szklanych paciorków może mieć właśnie obecnie? Jakie przemyślenia ma pan na ten temat? Tak patrząc z dystansem już iluś tam lat oraz tych okoliczności historycznych, w których powstała. Tak, to jest akurat świetne w tej powieści, że ona jakby cały czas się odnowa, nie ma takiego jasnego końca. To pokazuje, jaką siłę ma ta powieść. Kształcenie, kształtowanie się, to jest ważne pojęcie. Nie chodzi tutaj tylko o wiedzę, chodzi raczej o kształcenie, aby być człowiekiem, formowanie się na człowieka. Magister ludi, samo to pojęcie. Ludi to jest jednocześnie i szkoła, i gra. I to tak samo teatr u Hessego nie jest też przypadkiem. Ten magiczny teatr z Wilka Stepowego to jest coś, co znajduje swoją kontynuację właśnie w grze szklanych paciorków.
I na koniec Wilka Stepowego mamy Mozarta, mamy postać, która wychodzi z pewnej melodramatyki swego intelektu i mówi, warto jest mieć też odwagę spojrzeć na siebie jako na powieść, jako na osobę komiczną, na postać komiczną. Myślę, że to jest jak najbardziej słuszne. I w związku z tym ta forma protestu, takiego oporu estetycznego jest też obecna u Hessego. Czyli polityka sumienia, dwie książki a propos właśnie Hessego, właśnie tego dokładnie dotyczą. Czyli ta gra ma niesłychanie istotne znaczenie i jej powiązanie z działaniami jest bardzo istotna. Właśnie akcjonizm to nie wystarczy. Trzeba cały czas odpowiadać sobie na pytanie, jak mogę zmieniać swoje życie, jak to życie może mieć większe znaczenie. To jest pytanie, a co tu może zrobić muzyka? Stara muzyka jest tak samo, można powiedzieć, aktualna czy obecna jak nowa, ale dla mnie 67 rok i to, kiedy Wolf Biermann w listopadzie podczas koncertu w Kolonii przepowiedział upadek NRD, jest tutaj wyjątkowo symboliczne. I oczywiście to jest rola właśnie gry, zabawy, też muzyki, tańca i właśnie Hesse to umieszczał w centrum, ta gra czy zabawa jako klucz czy jako jądro kształcenia. I to granie, to bawienie się, to jest kształcenie siebie samego w pewnej wymianie ze światem. I do tego zachęca, pobudza tekst, muzyka z wszystkich epok i myślę, że to jest to przesłanie. Tak i wiele głosów jeszcze dodatkowo do tego dochodzi. To jest ważne, że to nie może być jeden, jedyny głos. Magister Ludi pokazywany tutaj jako ten, który nadaje ton, to nie może tak być. Tak to by było bardziej w duchu Tomasza Manna. Natomiast my potrzebujemy wielu głosów, które nadają ton. Czasem musimy też zaakceptować, że ludzie sami sobie nadają ton. I myślę, że tak właśnie walczy ta pani na Białorusi. Tak walczą te liczne kobiety, które demonstrowały na Białorusi w zeszłym roku. I to też trzeba postrzegać jako działanie artystyczne, ale nie możemy go sprowadzać wyłącznie do sztuki, ani wyłącznie do polityki. Sztuka jest to rzecz ludzka. To nie jest teoria. I to jest jej siła, jej moc. To jest bardzo ważne. Teoria wszystkiego i historia ducha to jest coś, co już napisał Hegel. 50 lat po ukazaniu się polskiego tłumaczenia gry Szklanych Paciorków. W tę rocznicę otwieramy dzisiaj wystawę online. Książka uznana za niebezpieczną, która znalazła wielu czytelników w Niemczech, w Polsce. Mamy nadzieję, że na skutek naszej dyskusji, która starała się poruszać wiele aspektów tej książki, naświetlać wiele aspektów z różnych perspektyw. Mamy nadzieję, że ta dyskusja przyczyni się do wzmożenia zainteresowania Hessem i tą książką, również zachęci ludzi do zajęcia się tym trudnym zjawiskiem, jakim jest ludzkie sumienie.
Dziękuję bardzo za rozmowę pani Małgorzacie Warsickiej, Leszkowi Szarudze, Gunnarowi Deckerowi, a otwieranej dzisiaj wystawie życzę dużego sukcesu. Dziękuję.